No nie wiem, ja jakieś mam szczęście, dzwonię się do dzwania, ale zgłasza się portier. Mówię po godzinach pracy, nie? Zgłasza się portier, czy dla portier. Więc ja wiem, bo żeśmy uzgodnili, że portier ma kompetencje i on po prostu dalej sprawdza. Natomiast pogotowie. Jak dzwoni, no przeciętnie śmiertelnik, jak, znaczy przepraszam, bo mieszkanie z gminy, zgłasza mu się portier, no to odłożę słuchawkę, bo mi portier się zgłosi. No wiecie, no to są takie rzeczy, które ja tak jakoś trzeba. Poza tym tak, no jest, uważam, i to rozmawialiśmy również, że jak najszybciej, proszę Państwa, proszę Panów, no umowy, bo mieszkańcy gminy nie mają nowych umów. My nie mamy, my mamy tutaj dużo mieszkańców takich, którzy jak otrzymają rachunek za 4 miesiące, to będą mieć problem, żeby go zapłacić. I naprawdę musicie to zrobić jak najszybciej, bo to jest bardzo ważne dla naszych mieszkańców. Poza tym, w jaki sposób mieszkańcy mają wpłacać pieniądze, tak? Do tej pory byli przyzwyczajeni, że raz w tygodniu był tu przedstawiciel WPU, prawda, i, no i wielu tu przychodziło, wpłacało tutaj, nie? Mogli pójść tam na oczyszczanie się do biura WPU, wpłacić tam. Ja słyszałem od Was, że macie taką umowę podpisaną z pocztą, bankiem pocztowym, że jak ktoś pójdzie na wpłacie na banku pocztowego, to nie ponosi opłat. Przepraszam bardzo, sprostowanie, tak było, niestety bank pocztowy się zgadzał. No właśnie. Więc proszę się zastanowić również, czy i podać do wiadomości, nie wiem, w formie jakiejś, nawet poprzez Państwa sądysów, poprzez jakieś ulotki, w jaki sposób, bo ludzie są przyzwyczajeni do innej formy płatności. Czyli ja wiem, że najlepiej jest na konto i 80, 60, 70% płaci na konto, ale są ludzie tacy, do których nie mają żadnych kont. Oni po prostu są tacy, jeszcze szczególnie powiedzmy, no starsi ludzie, nie bardzo są sami, nie wiedzą, są zagubieni, oni nie wiedzą, nie? Więc trzeba z tą informacją dotrzeć i podać te różne warianty, w jaki sposób, a może nie wiem, a może faktycznie nie raz w tygodniu, a może raz w miesiącu próbować tutaj posadzić kogoś, żeby ten ktoś przyjmował te pieniądze. To ostatecznie wie Pan, Panie Doktorze, to nie są jakieś takie olbrzymie kwoty, że trzeba się obawiać, że ktoś mu tutaj zaraz napadnie i mu te pieniądze zabierze. Tym bardziej, Panie Wójcie, chciałabym tutaj napomknąć, że już po 1 marca we wszystkich tablicach sołeckich pojawiły się takie komunikaty. Są podpisane przez Pana Wójta i one w każdym swoim punkcie są przekłamaniem. I chciałabym Panom to podać do zapoznania się i kiedy my dostaniemy prawdziwą informację, bo ludzie naprawdę pytają o rzeczy, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. A minęły już 3 miesiące. Mój komunikat, jeżeli podpisany, jest w oparciu o informację. Tak, no właśnie o to chodzi. Właśnie tutaj jest miejsce, żeby się porozumieć w tej kwestii. Jeszcze pan sądys, tak, Budzik, pan Kowalski. Znaczy, w pewnym sensie pan Wójcik taki fajny pana. Nie chcę się zbudować za bardzo, ale jednak mimo wszystko. Chodzi mi o to, że prawdopodobnie będzie opłacony harmonogram spisu liczników i płatności. Przez dawne lata przyliczyliśmy do tego, że co 2 miesiące był spis i co 2 miesiące były płatności. I to była dość wygodna forma, potem przez 2 miesiące rozdrowa. To się robili co miesiąc, no nie ma sprawy. Bo chodzi o to na przykład, że ostatnio jak pan doszczędził, już ta firma siadała, no to tak różnie bywało. Co 4 raz, co 3 ludziom skóra cierpia, jak pan Wójcik nadmieniał, że potem przyjdzie ten rachunek za duży, prawda, nie? Także ja myślę sobie, że gdyby wrócić do tych starych przyzwyczajeń, bo co 2 miesiące, no jeśli panowie uznają, firma, że co miesiąc, nie ma sprawy, tylko tyle, żeby to się nie przedłużało. Gdybyśmy wiedzieli na przykład, że nie znaczy, że ja chcę, żeby był 15 spis, nie następnego 15 odbiór pieniędzy. Ale w jakiejś formie takiej, żeby to między w granicach tygodnia, dwóch, żeby to było rozpięte, że taka, żeby nie było właśnie przedłużenie do miesiąca czy dwóch czekać na ten rachunek później właśnie. Dlatego, że dzisiaj nie, ludzie się pytają codziennie. A jak tam będziemy, słuchajcie, dzisiaj coś się dowiem na ten temat, jest posiedzenie, będzie pan, będą przedstawiciele tego, może się będę wiedział i będę mógł coś powiedzieć. Bo to po prostu dzień w dzień zabijają mnie tym, a jak z tą wodą? Kiedy będą na ulicy? Proszę, czy pan może zabrać?
Proszę tak. Tak, jeśli chodzi o awarie, to na różnych gminach mamy różne wypracowane sposoby powiadamiania. Natomiast jeden stały co do planowych robót. Wszystkie planowe roboty, czyli te, które mamy zamiar wykonać, wiemy, że będzie potrzebne wyłączenie wody, ogłaszamy takie roboty i tutaj też takie roboty już wykonywaliśmy w miejscowości Łąka, zostały wywieszone ogłoszenia i na słupach, i w sklepach, i na drzewach, za co nam się od waszego strażnika miejskiego dostało. Także chyba przy tym zostaniemy, czyli planowe roboty zgłaszamy taki rzecz do sołtysów, tak? We wszystkich sklepach plus urząd gminy. Oczywiście. I myślę, że to jest... Przepraszam, przede wszystkim urząd, dlatego że zawsze mieszkaniec do nas dzwoni. Ustalone. Natomiast jeśli chodzi o usuwanie awarii, no to bywa różnie. Jeśli urząd gminy sobie życzy, to będziemy również powiadamiać i was, i sołtysów, tak? To jeśli była awaria, wyłączaliśmy wodę, no to nie było czasu, żeby jeździć i jeszcze każdemu mówić, sorry, ma jest wyłączona woda, usuwamy. W przypadku awarii najpierw usuwamy awarię, dopiero później... Tak? Ale jeśli Państwo sobie życzą, nie ma problemu, my możemy taką informację do gminy złożyć. Ja sobie nie życzę, tylko chciałbym i to nie życzenie, tak ma być. Wy macie powiadomić sołtysa, dostaniecie, że potrzebujecie numery telefonów i tak dalej. I urząd gminy. Jeżeli urząd gminy jest po godzinie pół do 15:30, wiadomo, że nikt tu nie pracuje, no to trudno, no to proszę dzwonić do mnie. Wyznaczymy kogoś, nie wyznaczymy. Bo ludzie dzwonią, proszę Państwa, ludzie nie mają żadnych skrupułów, ja się wcale o to nie gniewam. Ludzie do mnie dzwonią w nocy, pytają się, panie wójcie, no mógłbym powiedzieć, a co my? Taki człowiek, więc sobie wiadomo, nie? Okay, czyli ustalamy, że w momencie wystąpienia awarii przystępujemy do jej usuwania, powiadamiamy gminę i sołtysów oczywiście tych, których to dotyczy, tak? Tak, w kierunku, w którym się coś dzieje. Tak. Jeszcze podamy panu numer telefonu po godzinach pracy urzędu gminy. Ja się jeszcze zastanowię, czy wójta, czy wyznaczonego pracownika. Dobrze. Dobrze. Jeszcze pan sołtys, proszę. Znaczy, nie mówimy o tych awariach, bo ja miałem szczęście kilkakrotnie dzwonić są do Państwa, do delegowana, duży do samego branży numer awaryjny i do pana kierownika i na ten numer dzwoniłem, tylko tak jak dzwoni na numer awaryjny, no to właśnie zgłasza mi się portier. I portier mówi, no to tam macie swoje służby na miejscu i próbujcie dzwonić, bo akurat ja znam te służby i dzwonię tam i albo nikt nie odbiera, albo się każe nagrać na... No to różnie z tym bywa i potem ja nie wiem. A czy coś zmieniło, to się nie. Albo byli naprawić, albo się tylko tak zmieniło i potem za chwilę rezygnował to samo. No to coś nie tak jest, dlatego że portier, który przygotuje po godzinie 15, ewentualnie dni wolne od pracy, gdy otrzymuje telefon o awarii, to on ma kompetencje do tego, aby powiadomić kierownika oddziału terenowego i ekipę pogotowia. Ja będę sobie coś wysłał. Także on jest, bo on także, mówi, ja jestem do portiera, proszę pana. To, no, nie jestem się wierzyć, dlatego że... Może trzeba by przeszkodzić tych papierów. Ja jeszcze chciałem tutaj woli wyjaśnienia przekazać, że myśmy od początku tego roku, od 1 stycznia tego roku, zmieniliśmy firmę, która chroni nam obiekty. A więc tym samym cała obsada portierów teraz uległa zmianie. Być może w którymś momencie zdarzyło się tak, że portier, który był nowo zatrudniony przez tą firmę, która teraz chroni na obiekty, nie znał jeszcze procedur i niechcący wprowadził w błąd. Ale proszę tego nie traktować jako regułę. To był jakiś przykry wyjątek i obiecuję, że na pewno się to nie powtórzy. W tej chwili już mamy te procedury, że tak powiem, normalnie wdrożone i to wszystko działa. I dlatego jeszcze mówię, że mogę uzupełnić to rektora, żeby Państwu mi ułatwić, przygotowaliśmy taki wykaz telefonów zarówno do kierownika oddziału z telefonem komórkowym, jak i do naszych inspektorów delegowanych w sprawie umów, spisywania licznika, jak i do naszych działów obsługi odbiorców, jak i do brygadzistów, więc tych telefonów jest 12.
więc mam nadzieję, że Państwu to ułatwi. Również w porozumieniu z bankami tutaj, które przygotowaliśmy, informacje jak płacać i dokonywać opłat za rachunek, ile to kosztuje, jakie są ceny. I taka informacja gdzieś tutaj jest. Przepraszam bardzo, mówię rzeczywiście dla zadowolenia, ale procedury nasze mówią w ten sposób, że te dane do umowy musimy mieć za aktami notarialnymi i tak dalej. Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób nie ma stanu uregulowania, więc znaleźliśmy rozwiązanie w postaci tego oświadczenia i te dokumenty, mówię pan Kurpiel, pan Krupa, mówię, proponuje. On jest sam, wiem, dzisiaj są jeszcze tam dwie osoby do pomocy, więc potrzebujemy tylko i wyłącznie tylko chwilę czasu, żeby te sprawy uregulować. Raz uregulowane, już później nie wracają, więc odczyty będą i rachunki co dwa miesiące. Jeszcze ja mam pytanie do Państwa. Proszę Państwa, jest tak jak na przykład w Żarnowie. Woda pęknie na ulicy Kościelnej. Tam są zawory. Nie wyłączać najlepiej w hydroformie całą wioskę, tylko zakręcić ulicę Kościelną. Każda jedna ulica ma zawory. Jeżeli nie są sprawne, to proszę ich uruchomić, żeby nie było. Potem jak gdzieś awaria jest, cała wioska była zamknięta. Każda jedna ulica ma zawory do zakręcenia i wodę będzie w porządku. To bym prosił. Tam, gdzie jest możliwość odcięcia jednej ulicy, na pewno nie będziemy zamykać całej miejscowości. Bo ja już tam... Ta awaria, która była na początku marca, tak, od razu po naszym wejściu, niestety, ale to była awaria na sieci wodociągowej głównej, która zasilała całą miejscowość i nie przepraszam, tu przy panu Wojciechowskim, przy tym autobusowym przystanku, tam jest zawór główny, który idzie na Żarnowo, a PGR, cała ta łąka by miała wodę. No. Ale tam jest... Nie, tam jest sprawny. No czy jest sprawny, tam musimy do tego dojść. Ja zwracam na to uwagę i proszę to. Panie sołtysie, ma pan rację, ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy, stan techniczny infrastruktury pozostawił wiele do życzenia. Ale proszę, pozwolić mi dokończyć. W związku z tym myśmy ustalili pewne priorytety. I na pewno najpierw rzucamy ludzi tam, gdzie jest to absolutnie niezbędne, a do sprawdzenia zaworów, zasób i tak dalej, na pewno też do tego dojdzie, ale proszę nam dać szansę na to, aby w odpowiedniej kolejności. Okay. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze mam takie pytanie do panów, bo poprzedni eksploatator mówił nam tutaj na spotkaniach, że znalazł takie nowatorskie rozwiązanie na rozrzedzenie smrodu i poustawiał na terenie gminy takie rury plastikowe, PCV, tam po 5-6 metrów, że te teodory mają wychodzić tymi tam rurami, one wtedy się rozrzedzają i nie śmierdzą tutaj, tylko nie przy samej tam, gdzie ta rura jest, tylko akurat opada ten smród do mnie na działkę. Chciałem zapytać, czy, no nie tylko do mnie, mówię do mnie przykładowo. Nie ma czegoś takiego. No są takie rury. No może rury są, ale... I on mówił, że to są nowatorskie, nawet inni eksploatatorzy w innych rejonach od niego wzięli ten wzór. Jak rozrzedzić smród? I chciałbym zapytać, co panowie mają zamiar zrobić? One po pierwsze szpecą. Można rozrzedzać, smród trzeba zlikwidować. No właśnie, ale one szpecą, one są fizycznie. No, to przyjechać w kierunku tam zawójne po prawej stronie. Takie szare PCV rury wyprowadzone i one rzekomo miały rozrzedzać smród, żeby to tak to trzeba koniecznie sprawdzić. Podobno nowatorskie rozwiązanie. No ja nie wiem. Tak on tu mówił, że tak się przedstawił, że to inni. My mamy naprawdę mamy świetnych fachowców w sobie, naprawdę doskonałych. I ja nie słyszałem jeszcze o takim rozwiązaniu, żeby było urządzenie, czy było rozwiązanie, które rozrzuca podory. Montowane i one tam mają nie ma czegoś. Podory usuwa się albo chemicznie, albo po prostu przepływ ścieków jest taki, że nie ulegamy zagniewaniu. Dziękuję. Ale chemicznie to jest inne pytania. Proszę, czy są inne pytania do pana? Czy panowie będą udostępniać wyniki badań? Wszyscy ciekawi bardzo. Tak, wyniki badań wody, bo o to zapewne chodzi. Tak, oczywiście, jeżeli tylko jest do nas zapytanie, jeśli chodzi o jakość wody, to kierowane jest do naszego laboratorium, bo nasze laboratorium ma uprawnienie do tego, aby jakość wody badać. Tylko pod względem mikrobiologicznym nie mamy, ale wtedy pod względem mikrobiologicznym bada nam sanepid szczeciński.
i zaświadczenie o jakości wody przesyłamy do tego, kto takie pytanie zadaje. Łącznie z wynikami badań podpisanymi przez nasze laboratorium albo przez Sanepid Szczeciński, w zależności czego to dotyczy. Ja dołączę się do tego, co ja rozumiem, że te badania są jakoś cykliczne przeprowadzane. Czy nie byłoby możliwości, żeby zaspokoić ciekawość mieszkańców i macie Państwo stronę, byłem na stronie internetowej i publikować te, to niezwykle upraszcza, bo wchodzi się w internet i w każdej chwili można sprawdzić, kiedy była woda badana, jakie są te wyniki, czy nie można by tego na stronie internetowej zamieszczać? Trudno mi powiedzieć. No tych potrzeb to nie jest jakiś problem. Myślę, że w sumie nie jest problem, tylko muszę tutaj również pewną asertywnością się wykazać. My obsługujemy 28 gmin. Tych ujęć wody mamy około 180. I wtedy byłby taki zagęszczenie tej informacji, że nie wiadomo byłoby gdzie czego szukać. Trudne do wykonania. Wprowadza się, żeby człowieka do wprowadzenia. Ale zaświadczenia o jakości wody wydajemy nam na bieżąco, jeżeli tylko jest taki zapytanie. Nie odkładam. Czy są inne pytania? Nie widzę, dziękuję panu za przyjęcie. Ale co jakiś czas? Ale jak to się przyjmie? Przepraszam.